mam taką teorię, że ci, co zostawiają te torebki, to wcale nie jest taka jakaś grupa, która szuka finansowania, charytatywna czy coś tam, czy żeby tam pomocy komuś, tylko że to są goście, którzy sprawdzają dla złodziei, czy ludzie są w domu. Jak nie wyciągniesz takiej torebki, no to znaczy, że cię nie ma. A takie nowe chodniki mamy w Podkowie, proszę bardzo. Chciałbym podziękować serdecznie jednemu z niewielu widzów tego vloga, czyli Piotrowi, za to, że mi napisał wczoraj tyle miłych słów i nawet wrzucił jeden pomysł na odcinek. Pomysł na odcinek został zapisany i już niedługo się pojawi, a będzie to odcinek o lojalności. A tak się składa, że mam trochę swoich przemyśleń na ten temat, więc bardzo dziękuję za przypomnienie mi, że to jest fajny temat. Natomiast tu chciałem jeszcze wam pokazać, o, tak wygląda parking przed centrum handlowym o godzinie 6.20. A już niedługo na tym parkingu będzie się roiło samochodów i ludzie nabrani na marketing, wierzący w to, że kupując rzeczy można stać się szczęśliwszym, będą próbowali szczęście tutaj kupić. No to dzisiaj 10 km. Puh, dawno nie było dziesiątki. No to jest. A dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać o takim temacie, który coraz bardziej ostatnio w Polsce zaczyna być widoczny i zaczyna być bardzo denerwujący. I na świecie też to trochę widać, a mianowicie o dzieleniu ludzi na lepszych i gorszych. W ogóle do pogadania o tym skłoniła mnie taka jedna pani na grupie dyskusyjnej podkowiańskiej. Bo o ile ja jeszcze nie wchodzę już od dawna na fejsa, no to na grupy na fejsa wchodzę. No bo tam albo są ludzie, których lubię, albo tam się jakieś tam sprawy lokalne właśnie omawia. Tak jak dwie grupy podkowiańskie, na których jestem. I tam taka jedna pani, nazwijmy ją Hania, napisała coś takiego, bo tam była jakaś dyskusja, która się ostatnio toczyła na tej grupie, że można byłoby użyć budżetu partycypacyjnego do tego, żeby w parku w Podkowie Leśnej postawić jakąś wiatę, pod którą mogłyby się rodziny różne spotykać i dzięki temu jako mieszkańcy Podkowy mielibyśmy okazję się poznawać i zawiązywać jakieś tam lokalne, fajne inicjatywy. I to jest, z mojego punktu widzenia, to jest bardzo dobry pomysł, bo Podkowa Leśna jest takim miejscem, w którym bardzo, jakby to powiedzieć, no mało jest takich relacji sąsiedzkich. Ja tu mieszkam od 10 lat, mam w sumie 3 sąsiadów, to właściwie tylko z jednymi mamy taką, powiedzmy, relację, że się właściwie znamy. Cała reszta nas ulewa. A ponieważ oni nas olewają, no to my ich olewamy, no bo przecież nie będziemy się na siłę wpychać do tej znajomości, nie? No więc taka wiata by była bardzo fajna. No a rzeczona pani Hania napisała tam tekst pod tytułem Drodzy napływowi mieszkańcy, ale po jaką cholerę wyście się tu wprowadzili w ogóle? Jeżeli chcecie budować jakieś wiaty, jeżeli chcecie betonować ulice i takie tam inne rzeczy. I to, co mnie najbardziej w tym wszystkim rozwaliło, to jest to, że po raz kolejny ktoś używa argumentu dzielącego ludzi w jego mniemaniu na lepszych i gorszych. Że są prawdziwi podkowianie i są napływowi podkowianie. I to samo widać na przykład w Warszawie bardzo dokładnie. Że są rdzenni warszawiacy i są przyjezdni warszawiacy. I są te naklejki nawet na zderzaki. Ja się tu urodziłem, ja tu nie przyjechałem. Moi drodzy mili ludzie, wszelkiego rodzaju dzielenie ludzi na lepszych i gorszych jest po prostu dyskryminacją i właściwie zachowujecie się wcale nie lepiej od rasistów, od homofobów i od innych takich ludzi, którzy ze strachu i z własnego niezrozumienia pewnych mechanizmów albo świata
klasyfikują ten świat na lepszy i gorszy. Tych ludzi właściwie na lepszych i gorszych. Bo jeszcze świat to by jeszcze jakoś przeszło. Prawda wygląda tak, że ja z moją rodziną zostaliśmy podchowianami prawdziwymi w momencie, w którym otworzyliśmy drzwi naszego wybudowanego tutaj domu i zaczęliśmy tu mieszkać. Ja rozumiem oczywiście, że niektórzy to by chcieli sobie stworzyć jakieś kryteria, że jesteś kimś tam obywatelem danego państwa, danego miejsca, dopiero jak zdasz egzamin i to najlepiej przed nimi samymi, nie? Natomiast to nie jest tak. To jest tak, że ludzie stają się obywatelami jakiegoś miejsca w momencie, kiedy zdecydowali, że tu im będzie dobrze i tu będą mieszkali. I nikt o tym nie decyduje poza nimi. No i tak się składa, że akurat my jesteśmy tutaj zameldowani i płacimy tutaj podatki. I moja firma ma tutaj siedzibę. Więc w ogóle dosyć mocno tak naprawdę dokładamy. Nie tylko jak gdyby do lokalnej społeczności naszą obecnością, ale też finansowo, tak, na podatkami i tak dalej. I ja sobie nie życzę, żeby ktoś mi mówił, że jestem napływowy. Oczywiście, że jestem. 10 lat temu tutaj stwierdziłem, że tutaj wybuduję dom dla mojej rodziny. No to jestem napływowy, a każdy kiedyś był napływowy. Każdy kiedyś tu przyjechał. Taka jest prawda. Rodzice pani Hani albo dziadkowie pani Hani też kiedyś tu przyjechali. Też ktoś pierwszy raz wbił łopatę w tą ziemię. Każdy jest naraz napływowym i naraz pełnoprawnym mieszkańcem danego miejsca, moi drodzy ludzie. A jeżeli macie jakiś z tym problem, to są psychologowie, którzy mogą wam pomóc rozwiązać ten problem. Idźcie po pomoc do nich. Się kaszle, to się idzie do lekarza, co nie? Czy jak tam, nie wiem, nogę się złamie, no to też można iść do lekarza i sobie poradzić z takimi jakimiś ograniczającymi wierzeniami. Ja oczywiście doskonale rozumiem, skąd to się bierze, bo to jest po prostu strach, który sprawia, że w ten sposób próbuje część ludzi sobie ustawiać świat w swojej głowie, jakoś porządkować, żeby im się wszystko zgadzało. Bo ci ludzie się zazwyczaj boją tego, że ci obcy zrobią im krzywdę, albo że ci obcy zmienią to miejsce, które oni lubią, na coś, czego już nie będą lubili. Natomiast po pierwsze, wcale nie musi tak się stać, to jest tylko strach. A strach to jest zły doradca. Po drugie, no niestety, ale czasami tak to w życiu jest, że rzeczy się zmieniają. No i jedyna stała rzecz na tym świecie to jest zmiana. Może się tak zdarzyć, że miejsce, które lubimy, z biegiem czasu stanie się miejscem, którego nie będziemy lubili. No ale to wtedy albo można tej zmianie jakoś zaradzić, zmieniając znowu na lepsze to miejsce z własnej inicjatywy, własnym wysiłkiem, bo można stąd się wyprowadzić do innego miejsca, które będzie dla nas bardziej odpowiednie, albo się przyzwyczaić do tej zmiany. Metod radzenia sobie z takimi sytuacjami jest dużo. Natomiast segregowanie ludzi na lepszych i gorszych nie jest taką metodą. Thank you.